Witam was serdecznie w trzecim odcinku jakże barwnych przygód, jakże barwnego menadżera Jerzego Chojnickiego, który zarządza jakże barwnym klubem LKS Goczałkowice Zdrój. Ostatni odcinek skończyliśmy w szampańskich nastrojach. Udało się wygrać dwa pierwsze mecze ligowe, zarówno z faworyzowaną drugą drużyną Miedzi Legnica, tam było 2-1 na wyjeździe, jak i również z Gwarkiem Tarnowskie Góry, który rozgromiliśmy 5-0 u siebie, pamiętając, że Gwarek jest w stanie zapłacić pensję piłkarzom taką, o jakiej nam się nie śni. Szczególnie tam jednemu piłkarzowi. Pierwsza ważna rzecz jest taka, że znowu zapomniałem o tych facepackach i logopackach i bardzo przepraszam. Postaram się pamiętać następny raz i poprawić z tym, ale przynajmniej jest jeszcze ten element taki tajemnicy, jest na co czekać, nie? Druga ważna sprawa. Ktoś mi uzmysłowił, że ja prowadząc półprofesjonalny klub daję piłkarzom półprofesjonalne kontrakty i to chyba działa w taki sposób, że jak jakiś mój piłkarz się komuś spodoba, to może być wyciągnięty za friko. Tak więc, musimy tutaj taktycznie zrobić pewną sprawę. Musimy zmodyfikować budżet na to, żeby mieć jak najwięcej płacy i zaproponować profesjonalny kontrakt niektórym naszym piłkarzom. Przede wszystkim chodzi o Filipa Raszeję, który jak wiadomo w ostatnim meczu zrobił absolutną furorę. Spróbujemy dać mu kontrakt. Nie chcę! Aha, jakim fiasku? Mieliśmy jakieś fiasko? Filip, no nie wygłupiaj się, przecież jak mi ukradną ciebie, no to ja się załamie chyba. Jeśli nie Filipowi, to komu trzeba dać taki kontrakt? Na pewno ten Denis Pechliwan by się przydało, żeby miał normalny kontrakt. Zobaczymy, czy się zgodzi na 2000. On nie chce takiego. No ja chcę, żebyś normalny miał kontrakt, człowieku. No weź jakiś premię za występ bez sensu. Normalny kontrakt. Zgadzam się! Zgodził się. Czy mogę zgodzić? To jest fenomenalna wiadomość, bo to jest gość, na którym zarobimy kupę kasy. No jeśli chodzi o resztę ekipy, to tak naprawdę można było o tym Słowaku pomyśleć. Pytanie, czy będziemy jeszcze mieli na niego pieniądze. No spróbujmy mu dać tamten 1000, 2 lata. A no. Świetnie. Póki co wszystko idzie znakomicie. No i trzecim takim zawodnikiem, na którym by nam zależało, jest chyba Jakub Marchwicki, nie? Bo on 19-latek, jemu też spróbujemy dać. No dobrze. Zresztą jeszcze poczekamy. No i czekamy jeszcze na to, aż Raszeja się odobrazi. No i mam również taką zagwozdkę. Jest kilku piłkarzy w tej drużynie, którym płacimy strasznie dużo hajsu. Sporo pieniędzy generalnie. To są Danch, Magiera, Kiklajsz, Hanzel. No i Dzierbicki też dostaje dużo. Dzierbicki to nie przesadza, kurwa, czasem? I ja tak sobie myślę, że może można byłoby któregoś z nich sprzedać. Z tym, że tak, Danch, no to on trzyma tę obronę za mordę, nie? Magiera tak samo, no jest stary, ale kurde, no może Kiklajsza by trzeba było spróbować sprzedać. Pytanie, czy jak go nie będę próbował sprzedać, czy... No bo tak, może grać w ataku ten Pechliwan, nie? I ewentualnie tu mamy jeszcze Szymona Gwiazdę. Mamy jeszcze Michała Nagrodzkiego, który też nie jest taki zły tak naprawdę. I jeszcze jest jakiś tutaj. A, go wypożyczyliśmy. No dobra. Więc może spróbujemy Kiklajsza sprzedać. Może ktoś by go kupił za 50 koła. Zaproponujmy klubom. Wtedy byśmy zeszli i z pensji i przytulilibyśmy trochę kasy, a jak wiadomo w takim klubie trzeba uważać na pieniądze, no bo jak go zadłużę, no to będzie problem, bo tu nie ma za bardzo na czym odrobić. Mam tylko nadzieję, że się szatnia nie obrazi. Że chcemy Kiklajsza sprzedać, też może być taka sytuacja, no ale nie będę zakładnikiem humoru naszych piłkarzy. To jest taki to sport, nie? Piłkarze są tutaj towarem. Wiem, że mamy też za niedługo mecz. Kiklajsz, o już przyszedł po rozmowę. Krzysztof Kiklajsz powiedział mi dziś rano, że chciałby się dowiedzieć, dlaczego oferuje go pan innym klubom. Jako że Kiklajsz jest wpływowym członkiem zespołu, musi pan wziąć pod uwagę reakcję reszty drużyny, gdyby nie spełnił pan jego żądań. Porozmawiajmy z Kiklajszem. Dlaczego zaczął mnie pan proponować innym klubom? Jeśli chce się mnie pan pozbyć, proszę mi to powiedzieć prosto w oczy. Wściekły jest Kiklajsz. Wściekły, ale trochę tak słychać, że chce mu się płakać, nie? Może tak go uróbmy. Że tak spróbuję mu powiedzieć, że jest za dobry, nie? Na ten LKS. Może wtedy lepiej na to spojrzy. Urażony. Lepiej od pana wiem, co jest dla mnie dobre. Nie dam się zmusić do odejścia z tego klubu. Ale narobiłem problemów teraz. Niepotrzebnie. Wzniosę ramiona i powiem mu, że taka jest moja decyzja. Więc przykro mi, ale no przestań tutaj mi
kurwa płakać. To za mało, źle pan do tego podszedł, musi pan spodziewać rychłego zaoginienia sytuacji. Czyli Kiklajś zaraz pójdzie do szatni i powie, że jest mu strasznie przykro. No trudno, no. Taka rola menadżera, ja muszę myśleć nie tylko o tym, żeby Kiklajś. Poza tym, co mu tak zależy, żeby w tych Goczałkowicach? No może przyjdzie po niego jakiś lepszy klub. 24 lata masz goście, tu już nie masz na co czekać. Ty nie jesteś 19-latkiem, który tutaj może czekać. Ty byłeś w drugim składzie Górnika Zabrze. W Warcie Poznań grałeś. Z siebie stać na więcej. W Górniku masz 3 mecze. Gościu, trochę wiary w siebie, no. Przyjdzie jeszcze, może Ekstraklasa cię czeka. Krzysztof, spokojnie, jakoś się dogadamy, nie? Powiem wam, z tymi piłkarzami to jak z dziećmi. Już widzę, że mam 7 tych wiadomości, już będzie jazda. Kiklajś, zero zainteresowania. Kurwa, dobra, to weźcie go może za... 45 tysięcy. Na treningach oczywiście najgorszy Andrzej Kłoda. Ty, no gość ma 19 lat i nie chce trenować w ogóle. O co mu chodzi? Trzeba z nim pogadać. Andrzej, weź tutaj się ogarnij. Ma pan rację, nie byłem dość dobry, ale się poprawię. Najlepszy zaś Błażej Grygier. Bardzo mi się podoba ten, to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy. Obejmę go ramieniem znów, oby tak dalej. Doceniam pańskie pochwały, dzięki. To będzie mój pupilek, Błażej Grygier. Jak ktoś podniesie na jego rękę, to po prostu wyleci z tego klubu i tyle. No atmosfera w klubie jest dość dobra. Mamy tylko jednego niezadowolonego zawodnika, czyli póki co Krzysztof Kiklajś swoim niezadowoleniem nie dał rady tutaj szatni zniechęcić. Bardzo dobrze. Jeden niezadowolony Kiklajś to jest coś, na co możemy sobie pozwolić. Zero zainteresowania. Dobra, słuchajcie, może chociaż za 30 byście go wzięli, co? Iszczek składa raport, którego tematem jest Ślusarczyk. Przykrością informuję, że Ślusarczyk ostatnimi czasy nie trenuje za dobrze. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Mamy takiego piłkarza, ofensywny pomocnik środek. Skrytykuję jego treningi. Ma pan rację, nie dając się wszystkiego. No ale to czemu nie dając się wszystkiego? Co mi z tego, że powiesz, że mam rację? To zamyka temat w tym momencie? Dla mnie trenujecie? Dorośli faceci, to jest ich praca. Ile ty zarabiasz? 3,5 koła miesięcznie zarabia. O, po opodatkowaniu 2400. No to nie aż tak wesoło. Ale... My trenujemy tylko 2 razy w tygodniu, masz spokojnie jeszcze na jakimś Uberze jeździć czy coś, tak więc... No naprawdę, chłopie, trochę zaangażowania. Mamy mecz z Lechią Zielona Góra. Dostali w łeb od Kariny Gubin i zremisowali z Rakowem 2. No zremisować z Rakowem 2 to w sumie nie tak, nie tak łatwo pewnie, więc trzeba na nich uważać. No i dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób. Ostatnio było bardzo dobrze. Wygraliśmy praktycznie idealny mecz, no lepiej się nie dało prawie, 5-0, fenomenalnie było. Dlatego szanse na to, że tym samym składem pójdzie nam lepiej, są bardzo małe. Mówiłem w ostatnim odcinku, że możecie wpisywać swoje komentarze i ja się dostosuję do jednego bądź dwóch. Jeden z komentarzy wpadł mi w oko, ktoś wspomniał o tym, że Orez Lęczyk miał taką zasadę, że jak jakiś piłkarz zagrał fenomenalnie, to powinien w następnym meczu usiąść na ławce, bo prawdopodobnie drugi raz tak fenomenalnie nie zagra. Dlatego Filip Raszeja dzisiaj na ławie usiądzie, a szansę dostanie Jakub Zych. Również młody, również uzdolniony, również chętny, żeby się tutaj pokazać. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego pomysłu. A, i w ogóle widzę, że Łukasz Handzel ma jakieś problemy z kondycją. Jest zmęczony. Czym ty się zmęczyłeś? No w sumie masz prawo być trochę zmęczony, bo my tu strasznie mamy szalone tempo tych meczów. Więc trzeba by było też Łukasza Hanzela? No Łukasza. Trzeba by było posadzić na ławkę. Mógłby zagrać niżej Sieracki tym razem. Co nie? No tu ma w miarę odbiór piłki. No Sieracki sobie poradzi niżej. Zaś tu ofensywnego pomocnika zagra Bryszczenko. Widzę, że też Dominik Zięba jest zmęczony. No to Dominik Zięba też nie może zagrać, no bo przecież zmęczony to... Zagra Prytykowski. Dwóch Ukraińców tutaj puścimy, oni może sobie poradzą dzisiaj. Takie zmiany. Czy mi się to opłaci?
Nie wiem, ale zmęczonych wypuszczać nie będę. Bzychowi brakuje gotowości do gry. No to lepiej niech ją kurwa znajdzie. Dobra, gramy takim składem. Lechia Zielona Góra to są ci, co mi za darmo jakiegoś piłkarza sprzedali. To fajni, fajni goście. Okej, panowie. Wyciągnę ręce w przód i powiem wam, żebyśmy zagrali tak jak ostatnio. No w sumie taka prawda. Najlepiej zagrać tak jak ostatnio, to będzie git. I indywidualnie chciałbym też powiedzieć koledze Danchowi i Magierze, że oczekuję od nich dobrego występu. Od nich mogę oczekiwać dobrego występu, bo oni dużo zarabiają. Z dłońmi na biodrach im to powiem. Dobrze, no to gramy. Gramy z Lechią Zielona Góra. Oni nie powinni być jakoś bardzo dobrzy, bo tam w tej Zielonej Górze to głównie się jeździ w kółko na tych motorach, a żeby w piłkę grali, to pierwsze słyszę. Teraz se klepią osły. Tam to se klepcie, no nie ma się co popisywać. Na własnej połowie to każdy głupi se może poklepać. To nie ma nic wspólnego z graniem w piłkę. O, i już zyk. No, więc ta akcja nie poszła najlepiej, skoro nawet realizator nam jej nie pokazał, ale dobre przyjęcie zycha. Magiera wrzuca. Karny! Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0. Mamy rzut karny w czwartej minucie. Majera to na ludzie strzelił. Przecież gość w takim wieku się nie może... się nie może pomylić, tak jest. Krzyknijmy teraz, koncentracja, cały skład, koncentracja. Brawo Magiera, jest koncentracja. No tak to sobie możecie wiedzieć. Jeszcze tam żółtą dostał jakiś kiep. Dobrze, dobrze, dobrze to wygląda. O! O! Zdecydowanie lepiej się gra, gdy gra się z przeciwnikiem, który nie potrafi w piłkę grać. Emil Drozdowicz gra w tej lidze, znam gościa. 36 lat. Stilon Gorzów. Ty, można mu kontrakt zaproponować. Obserwację zrobimy. Żeby się przydał taki Emil Drozdowicz, jakby się jakiś klejsze udało sprzedać. Dobrze, dobrze. Jakiś okrzyk, bo się nic nie dzieje za bardzo. Podgrzej atmosferę. Błażej Grygier doznał kontuzji i prosi o zmianę. No dobrze, no to nie będzie grał z kontuzją. No to wchodzi Hansel. Hansel był trochę zmęczony, ale... no ale nie musi grać całego meczu, no to może będzie git. Zmiana motywacyjna. Oczekuję dobrego meczu. Trochę zmęczony, 60 minut po grach chyba, nie? Profesjonalny piłkarz. Dobrze. No coś mają inicjatywy za dużo, ci... uch... Zielonogórzaninie? Zielonogórowcy? Okej, okay. Patrzcie, zych. Co on zrobił? Lechia Zielona Góra nie zdaje sobie sprawy, że my w przerwie możemy jeszcze Filipa Raszeje wpuścić. Trochę agresywniej w tym środku pola chyba trzeba zagrać, co? Da się coś tu? Agresywny odbiór piłki. Coś za lekko im tutaj dajemy sobie pogrywać. Nie jest źle, ale nie wygląda ten mecz. Ty, Magiera! Ośle! Ty, pajacu! Kurwa mać! Jak możesz zrobić taki błąd? Jak? Powiedz mi jak? Jak? 37 lat! Połowę życia w piłkę grasz! Ale odpierdoliłem stera lipę te. Jak można coś takiego zrobić? Na tym poziomie! Przecież to jest karygodne. Jak? 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 Że nie jestem zadowolony z tego, co pokazaliście. No bo nie jestem, no bo z czego mam być zadowolony? Z jakimiś żużlowcami remisujemy? Zestresował się Mariusz Magiera. Dobra, Mariusz, weź, jak ty masz się stresować, głupim... weź, idź, usiądź se. Dzierbicki wchodzi przecież, człowieku. Dobra, Raszeja wchodzi za tego Zycha. Zych nie zagrał źle, ale no też mam nadzieję, że Raszeja więcej pokaże. Ten pechliwan dość marny. Dobra, Kiklajsz. Masz szansę się pokazać w tym meczu. Chyba, że zrobimy tak, że wpuścimy Kiklajsza za Chruśkę i zmienimy go z pechliwanem pozycjami. O tak. Raszeja nic nie będę mówił, ale Kiklajszowi
Trzeba powiedzieć, że dobrej gry oczekuję od niego. Niezainteresowany Krzysztof. No i ty się dziwisz, że ja cię w klubie nie chcę? Jak ty jesteś niezainteresowany w trakcie takiego ważnego meczu? Dobra, panowie, stać nas na więcej. Co to było za zagranie w ogóle, ty? Co to miało być? Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak walnięty, to kurwa jedź, leć się. Już go opierdolę. Dobra, idziesz sam, nikomu nie pod... No patrzcie, jak idziemy. No! No, zagraj mu! Na pustą bramkę mogłeś mu zagrać, ośle! Sabotażysta. Sabotażysta, moi drodzy. Czy nikt mi nie kupi tego kiklajsza, jak on tak łajzowato gra. Oj, Sieracki, dobrze. Ajajaj, dobrze, dobrze, dobra akcja. No! Weź. Jeszcze jedno takie zagranie, kiklajsz i zjeżdżasz na ławkę, bo ja nie mam po prostu siły do ciebie. Już nie zagrasz w tym sezonie ani minuty. No! Spalony chyba, nie? Kiklajsz, palisz cały czas, drugi raz spaliłeś. Znasz tą zasadę, że nie możesz być za obrońcami? Znasz zasady gry w piłkę nożną? Ktoś ci je kiedyś tłumaczył? Zażądaj więcej, cały skład. Wow! Co za parada mrzyka! No! Nie, nie, dobra, ja mam dość. Dominik Zięba wchodzi na atak, mam to w dupie. Czasem trzeba niestandardowych rozwiązań poszukać. Dominik Zięba trochę jest chyba zdziwiony tą decyzją, no ale trudno. Trzeba strzelić na 2-1, że oni są słabi. Będziemy potem żałować tych dwóch punktów. Aś wymyślił, kurwa, nie, czy trzymamy ten remis, czy zagrać ofensywniej teraz? Nie mamy siły za bardzo, żeby biegać, już widzę. Zięba tu chociaż główkę wygrał, Kiklajsz by się zestrał w tym momencie. Gdzie rzut wolny, za co? Aha, na spalonym był. Dobra, panowie, lecimy. Bardzo ofensywnie. Wszystko albo nic, co nam z jednego punktu? Gówno nam to da. No dłużej tego rożnego się nie da wykonywać? Szwed. Nice, zesraj się. No, jeszcze jedna akcja. Ale nie wasza. Raszeja. Gówno zrobiłeś po wejściu. Wiedziałem, że jeden mecz dobry zagra i... Jeszcze żółtą kartkę dostał. Brawo, Mrzyk! Piętarski. Że on jest starszy ode mnie, co on na boisku robi? Boże, no ja wiem, że ty masz już prawie 80 lat, ale... Znowu ten szw... Panowie, no jeszcze to trzeba odebrać i zrobić... Nie będę chwalił Grzyka, to było za obronę. Przegramy ten mecz. Teraz to Pechliwan możesz w dupę się pocałować, bo już nie zdążymy nic zrobić. Zbyt kolorowo było, zbyt cukierkowo. Panowie, oczywiście, że jestem rozczarowany. Indywidualnie najbardziej mnie rozczarował dzisiaj ten. No Magiera strzelił bramkę z karnego, więc nie mogę się na nim wyrzec. Dobra, nikt mnie, po prostu wszyscy mnie rozczarowaliście i nie mam ochoty z wami rozmawiać. Na drugie miejsce spadliśmy. No, jest nadal drugie miejsce, więc nie najgorzej. Pomeczowa konferencja. Kiano Delfork znowu przyszedł. Dobra, wezmę udział po porażce, to chyba trzeba się pokazać. Jeden dziennikarz przyszedł. Taka porażka w samej końcówce musiała boleć. Nie boi się pan reakcji ze strony swoich zawodników? Na pierdolę cię, nie chcę mi się z tobą gadać. Dobra, nara! Górak wśród kibiców na stadionie. Rafał Górak z GKS-u Katowice ponoć był dlatego, że Mariusz Magiera darzony jest przez niego wielką estymą. Jak chcesz, to sobie weź tego Mariusza Magierę, tylko mi zapłać. Janicki wpada w szał. Wpadam w szał, bo po prostu... Głupie pytania zadajecie. Będziemy grali z drugą drużyną Górnika Zabrze za tydzień. Trzeba by defensywę trochę potrenować. I mogę, jak ten Górnik drugi sobie radzi? No ale oni to tu mają piłkarzy, no. Paweł Soku to jest przecież... Kojarzę gościa skąd. Kamil Surowiec. Ściślaka mają. Przecież on dopiero co w Ekstraklasie grał. I on gra w dwójce Górnika? Przecież on mi zamiecie całą drużynę.
Liszka też grał nie tak dawno w Ekstraklasie. A w ataku zawsze groźny Jan Ciućka. Znacie mu coś powiedzieć, że jest chujowy na przykład? Chciałbym udzielić takiej wypowiedzi, Majder, że Jan Ciućka jest strasznie słabym piłkarzem. Czy ja mogę to zrobić? Chyba nie. Ale mają ekipę. Jan Ciućka, Jan Flak. Wiktor Skała. Co za... Fajna drużyna. Przepraszam za śmianie się z nazwiska, ale ja jestem dość prymitywnym człowiekiem. Kieliszek. Co to jest Kieliszek? Bartosz Kieliszek. Wolny transfer. Co mnie obchodzi jakiś Bartosz Kieliszek? Co wy mnie tu... Czyli co, nie mogę skrytykować Jana Ciućki w mediach. Nie mam takiej... Nie jest aż tak realistyczna gra, jak myślałem. W normalnym życiu mógłbym to zrobić. Mógłbym na przykład na Twitterze napisać. Jan Ciućka nie potrafi w piłkę grać. Dobra, Markwicki i Pechliwan podpisali. Gęborys, drama z Brosławice ogłasza zamiary w kwestii wypożyczenia. Zamiary to strasznie duże słowo. Słuchajcie, może mogę go wypożyczyć, jeśli mi zapłacicie miesięcznie 5,5 miliona złotych. Wycofali się z tej oferty. No trudno. Jak was nie stać? Co to w ogóle za drużyna? Drama z Brosławice. Jak można nazwać klub drama? Przecież to się... Proszę się o problemy, Mariusz Schmidt. I co, ja do Mariusza Schmidta też nic nie mogę powiedzieć, że jest pałą? Strasznie niefajnie. Notatkę sobie utworzę. Schmidt. Mariusz Schmidt to pała. Wygląda mi na raport o kontuzjach. Piszczek jeszcze przez 10 lat nie będzie grał. Dariusz Mazur bohaterem sensacyjnego transferu. Niby czemu? Przecież on jest u mnie. Z jakiego transferu? Czy ktoś mnie pytał w ogóle o to, czy ja chcę go gdzieś sprzedawać? Media naprawdę czasem po prostu wstydu nie mają. Się nie poczuwają w ogóle do tego, żeby to była prawda, bo jak się okaże, że to nie jest prawda, to się nic nie stanie, bo za chwilę wszyscy zapomną o tym, że ktoś tak pisał, a jak się okaże, że jest prawda, to powiedzą: "O, tutaj mieliśmy super insiderskie wiadomości". Puchar Polski, pierwsza runda. Mamy losowanie. Z Unią Książenice będziemy grać. Jakiś młody klub z kiepskim stadionem, biletami za 11 zł i bez piłkarzy. W sensie to są jakieś wygaderowane szaraki. Tak więc pierwsza runda na lajcie powinna. Zagramy w ogóle drugim składem. To nie, no to tu trzeba odpocząć. Przecież, no jak dzień wcześniej będziemy mieli mecz, to nie możemy trenować, no. Ty, gro, jesteś nienormalna. I dzień później, a potem z Pniówkiem Pawłowice. Nie, no trzeba odpocząć. Gdzie tu jest opcja? Więź zespołową będziemy robić. I działalność społeczną w te dni. Odpoczynek i regeneracja w jeden dzień. Dobrze, jestem świetnym menadżerem. Porada składu, mam was w dupie. Konferencja, polski czas futbolu, ślę asystenta, mam nadzieję, że nie będę żałował tego. Łukasz Piszczek niech idzie, on jest medialny, ja go lubię, dziennikarze, niech on tam się przyda w końcu do czegoś. Piszczek nie wie, czy Magiera zagra. No nie wie, bo mu nie powiedziałem, to jest prawda. Rygier zajebiście trenuje. Andrzej Kłoda miał się niby poprawić, a gówno dalej mu się nie chce trenować. Wiecie co, nie mam słów do tych gości, po prostu. Ja już nawet z nim nie będę rozmawiał. Niech robi co chce. Dorosły jest. Okej, Górnik 2 Zabrze. No będzie ciężko pewnie. Okej. Ten Denis Pechliwan nie wygląda w ataku zbyt dobrze. Trzeba dokonać pewnych korekt. Wraca Raszeja, Sieracki wyżej, Hansel wraca i Zięba wraca. Z czymś możemy tutaj zaskoczyć rywali. Damian Oczka może niech pójdzie na Zazycha na ławkę. Będzie naszym jokerem. I Szymon Gwiazda dzisiaj się pojawi. Za Kiklajsz. A Kiklajsz to niech już mi da spokój po prostu. No dobra. Próbujemy tak. Ręce w kieszeniach. Tutaj spróbujemy na wyluzowanego gościa wyjść. I no chcemy wygrać, nie? U siebie gramy, więc panowie. No i w końcu ten Pechliwan by się przydało, żeby coś zagrał, nie? Jest lekki stres. Kogo? Mają tego Ściślaka w środku. Nie gra ten Jan, jakiś tam śmieszny gość. Widzę, że jak jest Raszeja, to już taktyka moich piłkarzy jest dość prosta. Chłopaki, no ale to się może okazać, że ja po prostu jeden mecz w życiu wyszedł, a my się po prostu jaramy, jakby to nie wiadomo jaki bóg futbolu nam się objawił. Sieracki. No dobre zgranie. No, piękny.
pięknie. Zachęć. Trochę jest absurdalne, że muszę zachęcać moich piłkarzy do tego, żeby grali w piłkę, ale zobaczymy. Emil Drozdowicz znowu bramę ładuje. Ja bym go chciał w składzie. Zobaczcie, jak wysoko stoi ten górnik. Cwaniaki pieprzone. No. Chruśka, ty potrafisz wrzucić. Uderz. No uderz to jak człowiek. Przeciwnik, ja bym tego ściślaka tutaj spressingował i odbiór piłki agresywny na niego. I jeszcze bym pilnował tego napastnika, co by nie mówić. Chruśka zaraz na zawał nam zejdzie, wszystkie akcje przez niego idą. Raszeja jest cieniem samego siebie. Wiedziałem, że tak będzie. No, po prostu... Kiedyś w Ekstraklasie był taki mecz, że... No! Jezus Maria! Ale on jest nieskuteczny, ten Pechliwan. Miał być zbawienie wielkie Goczałkowic. Wspaniały transfer, kontrakt dostał i gówno gra. To już jest kolejny mecz, w którym on gówno gra, a ja w niego dalej wierzę, bo jest zagraniczny i ma... O, statystyki dobre. Coś jeszcze trzeba będzie dzisiaj po Szymona Gwiazdę sięgnąć. A ten Wodecki, coś mi się nie podoba, to też trzeba go, tego Wodeckiego zrobić pressing. Ale trzeba z tej kontry zrezygnować, bo nam to nie idzie. Długie wykopy może. Nie byłby jakiś najgorszy ten remis, tylko że my gramy średnio. Jeszcze Dank ma żółtą kartkę. Czy mogę w tym momencie cisnąć butelką z wodą? Próbuję cisnąć. Może trzeba krzyknąć na nich. No i patrzcie, jeden rabin powie tak, drugi nie. Grybier jest przygnębiony. Hansel bardzo czyli tak, do zmiany są Grygier, Magiera, Markwicki i Pechliwan. Dziękuję panowie, że się ujawniliście ze swoim brakiem jaj. Czyli wchodzi Gwiazda, Dąbrowski, Dzierbicki. Szymonowi Gwiazdzie trzeba coś powiedzieć. Wymachuj rękami, dobrej gry oczekuję. Pozbawiony pewności siebie został tym. Co to są za płatki śniegu, te piłkarzyki? No jakby trochę się ruszyło, nie? Coś tam przynajmniej piłkę mamy teraz. No, karny. No. No coś, zaczęliśmy grać. To trzeba ich teraz pochwalić. Teraz taką pochwałę docenią po tym, jak się wkurzyłem. No zaczęliście grać, no widać, po was trzeba po prostu krzyczeć, bo inaczej się nie da. No, Szymon Gwiazda, ajajaj. Tak szczerze mówiąc, remis z tym górnikiem to by nie był jakiś zły wynik, nie? No jednak mają porządnych piłkarzy w składzie. A panowie, koncentracja i... Ktoś tu jest zmęczony? Dan. Trzeba za Dancha wpuścić tego Ukraińca. O, Gwiazda. A wyskocz chociaż do tej główki. No! Szymon! Spalony. Czemu my cały czas jesteśmy na spalonym? No, ja was mam uczyć podstaw piłki nożnej na tych treningach. Jeszcze jakąś zmianę mamy. Damian Oczko jeszcze może wejść. Zaraz szeje. No przecież Damian Oczko jest U21. To nie jest Polak, Damianoczko? Jakiś błąd w grze chyba. Dobra, za Chruszkę wejdzie Damianoczko. Końcówka meczu. Teraz nie stracić głupio bramki, bo to by było strasznie przykre. Natomiast życie tak właśnie się może... O, dobrze, Liszka nawet tutaj zrezygnował. No i jeszcze szybko! Długa piłka! Na co czekasz? Mrzyk! No! Ty masz mnóstwo sił, Oczko. Czemu oddajesz Dierbickiego, jak trzeba było samemu iść? Masz tyle sił, dopiero wlazłeś na boisko, biegniesz, jakbyś już przebiegł maraton co najmniej. No i ten Dierbicki biedny, który zapierdalał przez 90 minut, musiał to stracić. Chłop dostaje szansę na ostatnie minuty. Dostaje piłkę na skrzydło. Mógłby wziąć, spróbować indywidualnej akcji. Nie. Odda biednemu Dierbickiemu, który już ledwo oddycha. No 0-0, no nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, trzeba im spleść dłonie i powiedzieć: współczuję wam, to był jeden z tych dni? W sensie, że co, mieli okres moi piłkarze? Ale ja im nie współczuję, no z czego mam im współczuć? Dobra, no, zespół ma słabszy dzień, trzeba się cieszyć z korzystnego wyniku. No mogę być w miarę zadowolony, że dowieźliście to 0-0, jak już na was nakrzyczałem w przerwie, to... O, wszyscy są zadowoleni, zachwyceni. To jest właśnie tak psychika, nie? Opierdzielić w przerwie, niech są zesrani, grają na pełnej czujności, że Jezu, stracimy bramkę, to on nas po prostu zabije, to naprawdę z tą siekierą wbiegnie Jerzy do tej szatni. Jest 0-0 na koniec? Pochwalić, udało się.
korzystny wynik. Z drugą drużyną Górnika Zabrze, no, nie straciliśmy bramki. I zobaczcie, wszyscy są zachwyceni, bardzo zadowoleni, niezwykle uradowani. Ja jestem po prostu mentorem. Dobra, dzisiaj może weźmy udział w tej konferencji. O, jakaś nowa dziennikarz jest. Alicja Szumska. Ale ma fryzurę. Ty, to jest chyba ta, co robi wywiady z zawodnikami galfik fajtowych. To jest chyba ona. Ona dobre wywiady robi, to pogadamy z nią. Jak pan ocenia występ, jaki zaliczył Paweł Sokół? Przecież nie jest mój piłkarz. No zostało mi chyba rozewrzeć ramiona. Nie chce mi się kurwa gadać o Pawle Sokoła. Czy Arkadiusz Przybyła jest osobą, z którą relacje określiłby pan jako dobre? Nie znam gościa. Szczerze mówiąc. Nie znam go, szanuję go jako menadżera. No tak. Co sprawiło, że zdecydował się pan na obecnie stosowane rozwiązania taktyczne? Przygnębiona jest Alicja Szumska. To jest jakaś w miarę dobra odpowiedź. Kibice oczekują od pana... No nie znam Arkadiusza Przybyły. Co mam powiedzieć o człowieku, którego pierwszy raz w życiu spotkałem? Obracam się wśród zwycięzców, a on moim zdaniem jest specjalistą od porażek, mogę powiedzieć. Podpalić? Dobra, zrobię dymy. Czy Oczko wkrótce znajdzie się w pierwszym zespole? No nie, bo... Jak wchodzi i nie ma ochoty w ogóle zrobić czegokolwiek, to raczej się nie znajdzie. Alicja Szumska jest przygnębiona. To jakbym pracował w ekspresie piłkarskim Zagrze, to też bym był przygnębiony, więc... Mogę tak powiedzieć, ponieważ nie ma takiej gazety. Górak znowu przyjechał Magierę oglądać. Ten Górak kurwa nie ma co robić w życiu, chyba naprawdę. Menadżer GKS-u Katowice jeździ po Goczałkowicach oglądać Mariusza Magierę. 37-letniego. Czy ten gość jest poważny? Może ma rodzinę w tych Goczałkowicach i po prostu tak jeździ przy okazji, no. Szkoda, że się nie da czegoś powiedzieć o nim. Ja bym chętnie powiedział, że on jest jakiś dziwny. 15 tysięcy zarabia, już go nienawidzę. Gajda melduje wykonane zadanie. Gówno mnie to obchodzi. Kandydat na zawodnika tygodnia. Tomasz Gajda. Co mnie obchodzi jakiś Tomasz Gajda? Ja nie wiem, kto to jest. To jest ten z kabaretu. Obserwacja zakończona. Emil Drozdowicz. Emil Drozdowicz byłby niesamowitym nabytkiem. Dawaj, ja bym chciał za 0 zł go. Dylan Gorzów się zgadza. Byłoby fajnie mieć Emila Drozdowicza w składzie, ale to się nie uda, bo nie mam pieniędzy. Drozdowicz nie jest zainteresowany negocjacjami ze mną. Jakim prawem? Ja cię tu chwalę. No to dobra, graj sobie w Stilonie Gorzów, Jezu. Czy Stilon Gorzów ma ambicje, żeby awansować w 5 sezonów do Ekstraklasy? Nie wydaje mi się. Zresztą za 5 sezonów to ty będziesz emerytem i tak, więc wypier. Chojnicki wywołuje konflikt. No nareszcie coś się dzieje. Arkadiusz Przybyła. Ty, coś mi to mówi. Arkadiusz Przybyła. Czy on nie był w Podbeskidziu kiedyś? Jak ja tam byłem w Juniorce? Ty no, jakiś nadbrygadzista mi Komendy Głównej Państwowej wyskoczył. To nie on. Sytuacja w tabeli nie jest zła. Zobligowaliśmy się zająć miejsce w pierwszej czwórce, utrzymujemy miejsce trzecie, tak więc nie jest źle, jest w porządku. Krobry 2 teraz będzie. Mamy dość dużo czasu. Jak z treningiem? Może bez gry wewnętrznej, może po prostu zróbmy zgranie. Okej, okay, no z tym Chrobrym to już by wypadało wygrać, nie? Które oni mają miejsce. Chrobry 2. Chrobry 1 to nie jest poważna drużyna, a co dopiero Chrobry 2. Mają dość przeciętnych płacowo piłkarzy, więc... No, ten mecz celujemy zdecydowanie tylko w zwycięstwo. Tylko w zwycięstwo. Więc będę tutaj stanowczy. Jak nasze finanse wyglądają? Niedobrze. Płacimy za dużo. No dlatego mówiłem, że trzeba sprzedać tego Kiklajsza, no. Nawet za mniej. Tylko po prostu niech on mi z pensji zejdzie. Ja nie chcę tego gościa. On nie umie w piłkę grać. 15 tysięcy go sprzedam. Okazja. Kto pierwszy, ten lepszy. O, i Pniówek Pawłowice po niego przyszedł. On nie chce tam iść, ja trzeba z nim pogadać. Otrzymaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę. Rozumiem pana punkt widzenia. Nie mogę pozwolić, by wpłynęło to na moje... Muszę podjąć decyzję, której będę pewien. To by był świetny ruch dla ciebie. Wściekły jest, no on nie chce iść do tych Pawłowic. Kurwa. No ja przyjmuję ofertę, może go przekonają. Kiklajsz, zarząd klubu Pniówek blokuje ofertę. Zarząd uważa... Mój zarząd blokuje! Że oni chcą 3000 więcej. Jeszcze mój zarząd się tutaj w to wszystko będzie. To jest stresująca robota, no. Weź tu wszystkich zadowolę. Ja po prostu nie chcę przekraczać budżetu płacowego. Później będziecie mieli do mnie pretensje, że ja za dużo wydaję na pensję, bo się nie zmieściłem w budżecie. Chcę opierdzielić chłopa, który nie będzie grał, bo mnie denerwuje, za 15 koła
który zarabia 6 tysięcy, to jest dużo na nasz klub, to jest naprawdę sporo, wolałbym Rashei dać kontrakt i wy mi blokujecie. Jak ja mam tutaj zarządzać tym? Pniówek Pawłowice anulował ofertę, no i świetnie. Co zrobiliście? I muszę go zaproponować za 18 teraz. No trzeba kogoś sprzedać, bo będzie problem. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. 7 dni mamy, żeby kogoś sprzedać. O! Polonia Warszawa. Poki Klejsza przyszła. 13,5 koła. No ale to zarząd się nie zgodzi, bo oni powiedzą, że chcą 18. A jaki Klejsz by tam poszedł? Weźcie już się mnie nie wpierdzielajcie w to. Dajcie mi go sprzedać. Nie chcę jakiegoś spratka. Nie chcę już nikogo rekrutować. Trzeba porozmawiać z zarządem. To może być ciężka rozmowa. Ryszard Waliczek przyszedł. Moim zdaniem zarząd powinien rozważyć celowość dalszego blokowania transferu. Nadal uważamy, że Kiklejsz ma rolę do odegrania w zespole. Będą jęki, że przekraczam budżet. No i... Polonia go chciała wziąć. Wszyscy mogli być zadowoleni. Ja bym z własnej pensji wam oddał to 5 koła, no. Jakoś mi sobie poradzi. Andrzej Kłoda, kurwa, nie trenuje. Weź. Co za gość. Dobra, no to trzeba kogoś innego może szybko sprzedać. Dobra, Magiera idzie na listę transferową. No, on jest dość dobry, no. Szymałe może sprzedamy. Proponuj klubom. Szymałe. No kogokolwiek, żeby tylko się w tym budżecie. Gęborysa można proponować klubom. Czy ktoś chce kupić moich piłkarzy? Sprzedam tanio. O! Dobrze. Są oferty. Górnik Polkowice chce kupić Szymałę. No trochę go szkoda, no bo on ma potem... Kurwa, Szymały szkoda. Ale Gęborysa chcą kupić. Akceptujemy wszystko. Szymałę byśmy sprzedali, ale tak za... No za 25 chociaż. Nie chcą. A, przesadziłem. Ale Gęborysa, bo Gęborys chyba zarabia tyle, że jakby się go udało sprzedać. Konferencja. Dobra, Piszczek, idź tam pogadać. Ja nie mam teraz nerwów na to. Gęborys zarabia 3900. Jakbym sprzedał Gęborysa, a mam dość skrzydłowych, nie potrzebuję go, to wtedy byśmy byli no w miarę na zero, nie? No może tego Prytkowskiego też zaproponujemy. Zaproponujmy. Może akurat. On dużo zarabia. Mamy innych środkowych obrońców. Jak coś to Andrzej Kłoda przecież może zagrać zawsze. Wpadliśmy na 8 miejsce. Jak wygramy, to wracamy do pierwszej trójki. Nie no, koniecznie trzeba wygrać ten mecz z tym chrobrym głogu. No, na razie tu nie będziemy przyjmować, tu jest mecz do wygrania. Okej. Kondycyjnie wszyscy wyglądają w porządku. Próbujmy może... A spróbujmy może dzisiaj Kiklejsza. Z Ziemą się udało, więc może Kiklejsz. Jak już go nie mogę sprzedać, to może zacznie grać. Pokliwam za Chruśkę, bo ten coś ostatnio nie gra najlepiej, Chruśka. I Chruśka pójdzie na ławkę zamiast Oczko. Jakiś młody musi iść na ławkę, do tego Zycha. Dobra, Chruśka nie chce w ogóle odpocznie, bo coś ostatnio nie wyglądał najlepiej. Pokaż palcem. Chcę, żebyście mi dzisiaj zaimponowali. I indywidualnie mam dzisiaj duże oczekiwania wobec Kiklejsza. Kibice się nie zjawili na meczu drugiej drużyny Chrobrego. Nie dziwi to jakoś bardzo. Jakbym był kibicem Chrobrego, to nie wiem, czy bym na pierwszą drużynę chodził, a co dopiero na drugą. Przepraszam, cały Głogów. To tylko takie żarty. Byliście blisko Ekstraklasy w zeszłym sezonie, jeśli nie mylę. I wy tam baraże są. O, no, przegraliście. Jaja by były w sumie, takich Chrobrych Głogów w Ekstraklasie. Dobra, ale ładna murawa. Ej, nie no, nawet przyszli jacyś kibice. Patrzcie, jaki wierny fanklub tutaj. Biją, brawo, tu dopingują. Ale no, musieli smutni do domu wracać, bo dzisiaj Goczałkowice dzisiaj wracają na zwycięską ścieżkę i nie może być inaczej. Ale mnie zrobili w... Ale mnie ich jeszcze bardziej. Brawo, Grygier. No, to takie zagranie. Panowie! Grygier! Może byś w piłkę zaczął grać, a nie władujesz jakieś lagi. Cholera wie, co to w ogóle ma być z tego. Tu chłopaki się męczą, odbierają.
podają ci, już nie jesteś moim pupilkiem, w następnym meczu będziesz chyba na ławce siedział, bo to nie ma sensu cię wystawiać, jak ty każdą piłę ładujesz na pałę, weź się ogarnij. Co to było? Mrzyk! Chłopie, coś ty zrobił! Mrzyk! Co to było? Jak można taką bramkę puścić? Co to było? Nie mam słów. Oczywiście, że spalony. Musimy mieć w każdym meczu po 50 spalonych. Oni mieli XG 001 i tak strzeli gola. Mrzyk się kurwa skompromitował dzisiaj. Nie wierzę, po prostu jestem załamany. Ty w ogóle weź, nie, bo ty trzeba szybko zareagować. Mazur, weź go tam zmień. Chłop chyba, nie wiem. Chłop może w szoku jest. Że ja musiał w 30 minucie bramkarza zmieniać. Panowie, no, tak nie może być, że my z chrobrym... Wiecie, mental... Co się dzieje z tą drużyną? Nie no dobra, spokojnie, no przecież to jeszcze można odrobić. No to nie jest... No, pechliwa od następnego meczu idzie na ławę, bo on w żadnym meczu się nie sprawdził. Nie wiem czemu ja cały czas w niego wierzę. Uległem tutaj jakimś... jakiejś iluzji. Czemu w ogóle mnie wszyscy mają już żółte kartki? O, ale zagrał. Kiklerz, jak tego nie strzelisz, to już nigdy nie... Dobrze! Już nigdy miałem powiedzieć, że nie zagrasz, jak tego nie strzelisz. Masz szczęście. Pekliwan też masz szczęście. No w końcu pokazałeś, że potrafisz w piłkę grać. Pierwszy raz chyba. Dobra. To jest do odrobienia. To jest materiał na piękny comeback. Trzeba tylko... Czekajcie, kto tu? Ten Galas i Wojciechowski. Trzeba ich tu pilnować lepiej. Dobra. 2-1. To... Szatnie, panowie. Butelka idzie w ruch. O nie, chłopaki się zesrały. No przepraszam, może ta butelka nie była potrzebna, bo w końcu coś tam zaczęliście grać później, ale... Grygiera zmienię, coś mi się tu nie podoba, to jego granie. I zrobimy tak, że Sieracki znowu będzie cofnięty i za Hansa wejdzie ten Bryszczenko. I jeszcze indywidualnie, może Raszeja by sobie przypomniał łaskawie, że ty miałeś być wielkim zbawieniem tej drużyny. Środek pola zmieniony i panowie, proszę się skoncentrować. Może tutaj jakąś akcję przeprowadzić? Nie wiem, 10 minut już tej drugiej połowy minęło i my nie mieliśmy żadnej nawet próby. No, tak! Srak. Gówno. Sraka. Nie no, co ja mam za bramkarzy? Jeden lepszy od drugiego. Nie no, weźcie się ogarnijcie, panowie, no. Przecież tak ładnie graliście z tymi Tarnowskimi Górami. O co chodzi? O co chodzi? Kiedy zapomnieliście? Zrób coś, Raszej. No i ten znowu kiep na spalonym stoi. Jak można tak non-stop stać na spalonym? Marchwicki, no coś dobra, coś dobrze, Raszeja, błagam cię, zrób coś. Zrobił kupę w spodenki. Nie wiem, może trzeba ataki skrzydłem. No, uderz. No! Co mi z tych rożnych? Co mi z tych rożnych? Kikaś w obronie, zażegnuję.
No, dobra, czy ty w ogóle potrafisz piłkę prowadzić? No zagraj mu na prawą. Co ty robisz? Co ty robisz? A jak ten gość mi na nerwy działa? No bramkę strzelił i co z tego? Szymon Gwiazda, no w tobie nadzieja. I jeszcze tego Zycha wpuścimy za... Raszeję, bo gówno gra. No, no, no! Jesteś bezwartościowy. Jesteś porażką. Dobra, basta. Jak ja mam się przekonać do tego gościa, jak on mi takie rzeczy robi? Szymon Gwiazda może odwróci, chociaż no nie wiem, kurwa. To jest w końcu tylko Szymon Gwiazda. No niby atakujemy, no niby nie gramy jakoś najgorzej, no tylko nie chcę wpaść. Ale te rożne to gramy tragicznie, no tyle rożnych i zero zagrożenia. No! Znowu rożny. Może coś w końcu z tego rożnego by wpadło? Czy nie bardzo? Nie bardzo. No! No! Idę do przodu i osiągam swój cel. No, Pechliwan dzisiaj ma odkupienie wszystkich win. Muszę się baterię wymienić. No panowie, odrobienie z 2-0 to jest naprawdę fajna sprawa, ale... Tu może jeszcze można to wygrać, co? Nie mamy kogo wpuścić za bardzo już. Jeszcze zachęćmy wszystkich. Może jeszcze się coś uda. Są na deskach. Są na deskach. Trzeba dobić. Mówiłem na początku, że oni są słabi. Trzeba po prostu próbować. No. 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 Ja jestem dumny z tej drużyny. Wiedziałem, że to będzie game changer. Wiedziałem od razu, że go trzeba ściągać. Boże, gość po prostu musiał trochę się odblokować w tym kraju. No, Austriak w końcu do Polski przyjechał. Ale pięknie, Bryszczenko, do Pechliwana. Dobrze, mentalność ostrożna. Dobrze, dobrze, dobrze. Panowie, czy tu jakieś zmiany? Możemy... Dominik Zięba zmęczony. Trzeba go zmienić. Wchodzi... A, nie mam już zmian. Dobra. No tak, bo ja przecież połowę składu zmieniłem chyba. Dobrze, 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 dobrze. Polecenia. Tempo niżej. Gra na czas często. Więcej dyscypliny. Utrzymać, utrzymać teraz to. Się rozochocił tu. Szymon Gwiazda jeszcze mógł, kurde, zakończyć ten mecz, ale... No Szymon Gwiazda już jedną bramkę strzelił w tym sezonie, więc prawdopodobnie jego limit sukcesu został wyczerpany. Panowie, koncentracja teraz. Koncentracja! Cała drużyna koncentracja. Magiera już ledwo żyje. Koncentracja! A dałem zmianę Ziębę. Czemu mi go nie zmienili? Aha, nie miałem. To kończ ten mecz, bo... Jeszcze jakaś tragedia się wydarzy. Bramkarze nam ten mecz przegrali. Czy zremisowali. Zarówno jeden, jak i drugi zagrali beznadziejnie. Co ja mam im powiedzieć? No jestem trochę dumny, no zabrakło w tej końcówce trochę koncentracji, trochę szczęścia, trochę bramkarza, ale no jestem dumny, no bo wyciągnęliście z 2-0 na 3-2, więc... Ale indywidualnie, no to tak, po pierwsze, Klaudiusz Mazur, nie jestem zadowolony. Raszeja, jestem rozzłoszczony. Pechliwan, doskonały. Mrzyk, beznadziejny. No i Bryszczenko zadowolony. Co za mecz, no mogliśmy na trzecie miejsce wrócić. Jesteśmy na ósmym. Nie jest jeszcze jakoś najgorzej, ale no nie jest też jakoś zbyt dobrze. Piszczek, idź tam pogadaj za mnie, ja nie mam siły po tym meczu, ja tu prawie zawału dostałem. Spotkanie sztabu szkoleniowego. To nie na moje nerwy po tych trzech meczach. Zanim jednak skończymy naszą rozgrywkę, to przyszedł mi do głowy taki niecny plan. Ja teraz w tej grze jako Jerzy Chojnicki nie mogę przejąć kadry tak o. Ale ja bym bardzo chciał przejąć tę kadrę. Dlatego, że po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że fajniej by się grało mając takie dwie sroki do ciągnięcia za ogon.
i że też może byłoby ciekawiej dla was. Ta kadra by jakoś nie była bardzo angażująca, bo ja bym tam tylko najważniejsze rzeczy robił, czyli powołania i grał mecze. Dlatego oszukam grę. Dodam nowego menadżera i to również będzie Jerzy Chojnicki. Jerzy Chojnicki przejmie Polskę. Tak więc od następnego odcinka do Goczałkowic, na które będę poświęcał jakieś 90% gry, bo to jest oczywiście ważne, dodamy sobie taki mały dodatek, czyli prowadzenie też polskiej reprezentacji. Możecie pisać w komentarzu, czy waszym zdaniem to jest dobry pomysł. W sumie nalegałbym, żebyście pisali, bo mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, ale może wam to jakoś będzie zaburzać imersję czy coś, nie będzie wam się podobało. Jeśli będę widział w komentarzach, że opinie są raczej takie, że to jest zły pomysł, to po prostu usuniemy tego menadżera, nie będę tą Polską grał, będę to miał w dupie. Tak czy siak, dziękuję za dziś i zapraszam do następnego odcinka na kanale Mietczyński Sportowo. Nigdy nie wiadomo, co się tutaj pojawi, gdyż serii jest kilka. A tak się składa, że czytałem pewną książkę, gdyż nie wiem, czy wiecie, ale wydarzyła się taka rzecz, że Walter Hofer, tak, ten Walter Hofer, napisał romans. Romans, który się odbywa o skoczku narciarskim polskim. I to jest rzecz, której bym się w życiu nie spodziewał, że przeczytam. Przeczytałem to i mam pewne przemyślenia na temat tej książki, więc możliwe, że w najbliższych dniach się z wami podzielę nimi. Dzięki wielkie, dzięki, że tak miło odbieracie tę serię. Nie ukrywam, że jest to dla mnie mega fajne, bo ja lubię grać w tego Football Managera i takie granie jakby razem z wami to jest po prostu cudowna sprawa. Oby jak najdłużej wam się nie znudziło. Cześć.